chcesz zepsuć to nagranie, to się nie pokazuj. Jak nie chcesz zepsuć, to się nie pokazuj. Mariusz Wach. Tak, wymienione były nazwiska. Berman, Stivern, Robert Helenius, Brian Jennings, Dmitry Kudryashov. W końcu stanęło na tym, że jest to Erik Molina. Jak pan postrzega Erika Molinę? Czy jest to lepszy pięściarz kategorii z takiej półki średniej, czy raczej szeroka czołówka wagi ciężkiej? Nie, myślę, że szeroka czołówka, tak. Walczył dwukrotnie o Mistrzostwo Świata. Nie tak dawno pokonał naszego jednego z czołowych zawodników wagi ciężkiej w Polsce, Tomasza Adamka. Więc bardzo, bardzo niebezpieczny zawodnik, bardzo, bardzo mocno bijący z prawej ręki. Ja osobiście będę musiał przygotować się w 110% do tego pojedynku. Będę musiał wyjść do tej walki bardzo skoncentrowany i uważać w każdej sekundzie pojedynku. Molina raczej wolno się rozkręca, pan też raczej stopniowo nabiera takiego tempa w walce. Czy jednak teraz zamierza pan od początku ostrzej zaatakować i wciągnąć go w wymiany? Będę musiał każdą rundę wygrać zdecydowanie u każdego sędziego, więc może to nie będzie jakieś hura, nie rzucę się na niego na hura, ale będę chciał każdą rundę go wypunktować i zdecydowanie wygrać. Czy w pana obozie jest, czy w pana sztabie jest ktoś, kto odpowiada za przygotowanie fizyczne? Bo wcześniej konsultował się pan z Jakubem Chylskim. Jak to wygląda teraz? Tak, chodzę na siłownię, tak? Mam tam konsultacje z trenerem od siłowni, tak? Który mnie prowadzi do tego pojedynku. Wypadło mi z głowy nazwisko, przepraszam. Ale tak chwilę mogę podać, przypomnę. Gdzie 3 razy w tygodniu jestem na siłowni, trenuję bardzo mocno do tego pojedynku. Oprócz tego jeszcze sam robię z trenerem dużo, tak? Dużo czasu spędzamy w ringu i na workach. Na razie nie ma pana w żadnej z 15 światowych rankingów, natomiast mówi pan o tym, że planem jest walka o Mistrzostwo Świata. Czy pojedynek z Moliną może pana do tego celu przybliżyć? Na pewno po tej walce zwycięzca tego pojedynku, czyli ja, wskoczę już w rankingi i na pewno ta walka obije się szerokim uchem, tak, szerokim takim okręgiem wśród promotorów bokserskich. Zobaczą, że 39-letni Wach potrafi jeszcze boksować, tak, z tak mocno bijącym zawodnikiem, jakim jest Molina, więc na pewno to jest taka moja przepustka do naprawdę dobrych pojedynków. Sparował pan z wieloma zawodnikami ze światowej czołówki, w tym także z rok młodszym od pana Davidem Hayem, który wraca na ring w maju w rewanżowym pojedynku z Tonym Bellew. Jak pan wspomina sparingi z Hayem i czy według pana, czy on ma szansę pokonać na przykład Deontaya Wildera albo Antonego Joshua, ponieważ walka o Mistrzostwo Świata to także jest jego cel? Musimy zobaczyć w jakiej formie jest, tak, bo on dość długo walczył, tak, przegrał dość długo, teraz nie boksował. Też wiem, że ma, bo boryka się z różnymi kontuzjami, więc bawi się tak samo w promotorkę, więc on ma naprawdę mnóstwo innych zajęć oprócz boksowania. I on sam najlepiej wie, czy jest gotów na naprawdę dobre pojedynki. Osobiście chciałbym go zobaczyć, tak, w jakiejś walce wieczorczej z Joshuą czy z Wilderem, tak, więc na pewno on jest takim zawodnikiem, gdzie jest bardzo niewygodnym zawodnikiem dla tych wysokich. A jeżeli miałby pan wybierać, to który z tych pięściarzy, Deontay Wilder czy Anthony Joshua, z którym Mariusz Wach chciałby się zmierzyć i który z nich jest aktualnie liderem wagi ciężkiej? Dwóch zupełnie innych zawodników. Joshua jest bardziej poukładany, bardziej taki, można go rozszyfrować bardziej, tak, ale bije ciosy proste, tak samo ręce
wyprowadza i tak po tej samej linii wraca, tak? Wider znowu, on jest nieobliczalny, nie wiadomo, czy on się rzuci z cepami, czy on będzie bił proste, czy sierpy, tak? On jest bardzo nieobliczalnym zawodnikiem. Każdy z nich jest to by było naprawdę mega wyzwanie z każdym z tych zawodników. Trzeba by się naprawdę na dzień dzisiejszych dwóch najlepszych zawodników na świecie, więc czy z jednym, czy z drugim przyszłoby mi zmierzyć, to by był dla mnie naprawdę bardzo, bardzo zaszczyt. Obaj mają bardzo podobne warunki fizyczne do Władimira Kliczki i jeżeli faktycznie walczyłby pan z którymś z nich, to co inaczej by pan zrobił w pojedynku, mając to doświadczenie z walki z Kliczką sprzed prawie 6 lat? Więcej czasu bym zadawał. Tamta walka z Kliczką, tak już nie raz, nie dwa, nie 10 razy, że o tej walce już rozmawiałem. Tak myślę, że nie byłem na tyle doświadczony, żeby mu stawić czoła. No, teraz po tych wszystkich walkach, po tych przejściach, na pewno by ta walka wyglądała zupełnie inaczej. Stawiłbym Kliczce o wiele większe wyzwania. Dziękujemy za rozmowę.